Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Jak pracować w POZ. Nazywam się Jacek Bójko, jestem specjalistą medycyny rodzinnej, a z zamiłowania jestem nauczycielem rzeczy różnych. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie traktował o temacie, który jest chlebem powszednim lekarza rodzinnego i lekarza pediatry, o kolkach niemowlęcych. Nie zliczę wręcz tego, ile razy konsultowałem bobaski z kolką niemowlęcą, więc powtórzę mój ulubiony żart, gdy rodzic pyta, kiedy będzie lepiej. No więc lepiej już było. Zapraszam więc na temat od zawsze mi bliski, czyli kolki niemowlęce. Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem rodzinnym, pediatrą, czy lekarzem innej specjalizacji, jeśli tylko masz kontakt z niemowlętami w życiu zawodowym bądź osobistym, ten podcast jest dla Ciebie. Może łatwiej też Ci będzie podesłać swoim pacjentom ten podcast, aby wysłuchali go sami w domowych pieleszach? Jeśli natomiast nie jesteś lekarzem, to wiele z podanych tu informacji może przydać Ci się w ukojeniu nerwów nierozerwalnie związanych z kolkami niemowlęcymi. Zapraszam. Czym są kolki niemowlęce? Kolka niemowlęca to pojęcie użyte, by opisać małe bobaski, niemowlęta, które bardzo, bardzo płaczą bez konkretnego powodu w ciągu pierwszych 3 miesięcy swojego życia. Kolka jest jednym z najczęstszych, najbardziej dokuczliwych problemów w wieku niemowlęcego. Jest bardzo trudna dla dziecka, dla rodziców i no, siłą rzeczy także dla zespołu medycznego. Nie do końca wiadomo, jaka jest przyczyna kolki niemowlęcej, natomiast wiadomo tyle, że kolka niemowlęca mija w wieku około 3, 4, czasem 5 miesięcy. Zazwyczaj mija samodzielnie, samoczynnie, nie wymaga żadnego leczenia, natomiast warto dowiedzieć się więcej o kolkach niemowlęcych, by lepiej zrozumieć ten trudny okres życia swojego dziecka. Z definicji kolką niemowlęcą określamy płacz dłuższy niż 3 godziny łącznie w ciągu dnia przez więcej niż 3 dni w tygodniu. Jest to dolegliwość niezmiernie częsta. Mnie osobiście wydaje się, że prawie każde dziecko ma kolkę niemowlęcą. Tak często spotykam to u moich pacjentów w przychodni. Natomiast badania sugerują, że zdarza się to około 4 niemowlętom na 10. Zazwyczaj kolki rozpoczynają się w okolicy 3-6 tygodnia życia. Ja zawsze tłumaczyłem, że to tak między 5 tygodniem a 5 miesiącem życia dziecka. Natomiast badania też sugerują, że jest to raczej 3 tydzień, 3 miesiąc, 6 tydzień, 4 miesiąc, czyli ogólnie rzecz biorąc 1 kwartał życia dziecka. Często zastanawiamy się, czy kolki występują częściej u różnych grup niemowląt. A czy są częstsze u dzieci na piersi, czy są częstsze u dzieci karmionych mieszanką modyfikowaną, czy są częstsze u wcześniaków, czy są częstsze u rodzeństwa. To więc nie potwierdzono, żeby kolki niemowlęce występowały częściej u chłopców czy dziewczynek, u dzieci na piersi czy na mleku modyfikowanym, ani dzieci donoszonych, ani przedwcześnie urodzonych. A już tym bardziej nie potwierdzono tego, aby kolki były częstsze lub rzadsze u pierworodnego dziecka lub u kolejnych dzieci. To, o czym każdy rodzic powinien wiedzieć, to to, że niemowlęta płaczą. Jak dużo płaczą? Dużo płaczą. Często płaczą. Z namiętnością. Dzieci najczęściej płaczą, jak są zbyt zmęczone, zbyt pobudzone, znudzone, zbyt zaatakowane rozrywkami. Także dzieci po prostu mają kilka opcji. Sen, jedzenie, kupa, płacz. I to tak mniej więcej wygląda pierwsze 3 miesiące. Warto, że tak bym się nastroić, że tak to wygląda, to wtedy przynajmniej mamy takie bardziej realistyczne oczekiwania. Normalny bobasek płacze no tak do 2 godzin w ciągu dnia. Jak odróżnić dziecię z kolką niemowlęcą od dziecięcia płaczącego po prostu dlatego, że taką opcję wybrał? No więc płacz w kolce zazwyczaj trwa dłużej niż 3 godziny w ciągu dnia łącznie. Każdy napad kolki niemowlęcej ma taki zauważalny początek, zauważalny koniec i początek nie jest zbytnio związany z tym, co się działo przed tym napadem kolkowym. I tutaj chodzi o to, że niemowlę może być akurat czy śpiące, wesołe, płaczące, troszeczkę jedzące, robiące kupkę, czy cokolwiek. Po prostu płacz zaczyna się nagle, zazwyczaj zaczyna się wieczorem i nie ma żadnego konkretnego powodu. Płacz kolkowy jest dużo bardziej intensywny, jest głośniejszy i ma wyższą częstotliwość niż takie zwykłe płacze niemowlęcia. Stąd rodzice często mają wrażenie, że dziecko wręcz wrzeszczy z bólu, co działa tak bardzo niepokojąco na rodzica, co jest absolutnie zrozumiałe. Dzieciaczki z kolką niemowlęcą pokazują różnego rodzaju objawy, które są związane właśnie z tą kolką. Bardzo często rodzice
A mówią, że dziecko nagle ma taki napad płaczu, że wygina plecki do tyłu, rączki sztywnieją, zaciska piąstki, ściska paluszki, przyciąga nóżki do brzuszka, stópki robią się jakieś chłodne, brzuszek jest taki wydęty, twardy, buzia robi się taka czerwona, a wokół ust buzia może blednąć albo sinieć i tak rodzice często się bardzo tym stresują. Co jest absolutnie zrozumiałe. Najgorsze jest to, że niezależnie od tego, co rodzic robi, to płacz kolkowy w zasadzie jest niemożliwy do uspokojenia. Bywa tak, że ten płacz troszeczkę łagodnieje, natomiast przez kilka godzin to dziecko jest bardzo rozemocjonowane. Często rodzice mówią, że ten napad kończy się w momencie, kiedy dziecko puści bączka albo zrobi kubkę. Jeżeli chodzi o statystykę, kiedy mijają kolki, u 2/3 niemowląt kolki niemowlęce mijają w okolicy 3 miesiąca życia, natomiast 9 niemowląt na 10 kończy swoją przygodę z kolkami niemowlęcymi, kończąc 4 miesiąc życia, czyli jest od 5 tygodnia do 5 miesiąca. Intensywny taki okres płaczu, podczas którego rodzice nie śpią i żyje im się bardzo ciężko. O czym trzeba jeszcze pamiętać, to, że dziecko w tym wieku nie ma zbyt wielu możliwości sygnalizowania swoich potrzeb. Tak jak wspomniałem, dziecko może płakać z różnych powodów, które wypada wykluczyć, zanim pomyślimy o płaczu kolkowym. Przyczyną płaczu może być głód. To też warto spróbować nakarmić to maleństwo. Zwłaszcza, że maleństwo takie młodsze niż 3 miesiące chciałoby jeść tak mniej więcej co 2-4 godziny. A są też dzieciaczki, które mają swój okres taki, kiedy by chciały jeść jeszcze częściej, na przykład w nocy. I wtedy co godzinkę, tak od piersi do piersi, chciałoby sobie jeść. Czasem dzieci płaczą naturalnie z powodu bólu lub niewygody. Warto wtedy zobaczyć, czy skóra dziecka nie jest przegrzana, spocona, czy nie ma potówek, czy nie jest odciśnięta gdzieś pieluszka, czy pieluszka nie jest zbyt ciasno zapięta. A czy dziecko też nie jest wyziębione? Co się w zasadzie rzadko zdarza, bo mam wrażenie, że rodzice jak tylko urodzi im się dzieciątko, to nastawiają grzejniki na maksa, także robią sobie takie małe tropiki w domu, więc z mojego punktu widzenia dzieci są częściej przegrzane niż zziębnięte. Warto też zobaczyć, czy wokół paluszka albo nawet członka nie owinął się włos, dlatego że często mamy dzieciaczków, mają długie włosy i te włosy siłą rzeczy potrafią gdzieś wypaść. I jakoś tak się dziwnie dzieje, że dzieciaczek potrafi się w takiego włosa zaplątać. I jak taki włosek zawiąże się wokół paluszka, to dziecko może czuć ból. Nie mówiąc już o tym, gdy zaplącze się wokół członka. Stąd zwłaszcza mamy, które mają długie, jasne włosy, powinny dosyć dokładnie sprawdzać, czy wokół paluszków maleństwa lub członka maleństwa nie owinął się przypadkiem włos. Niemowlęta często też płaczą, gdy stają się zbyt zmęczone albo zbyt przestymulowane od zabawy lub noszenia. Często pomaga wtedy zawinięcie dzieciątka, czy w rożek, czy w jakąś chustę, tak żeby nóżki miały troszkę miejsca do ruszania, natomiast rączki były takie przytulone. Czasem pomaga wtedy smoczek, czasem pomaga wtedy jakieś wyjście, na przykład przejażdżka samochodem, czy przejażdżka wózkiem. Wtedy dziecko czasem zasypia, czasem nie zasypia, natomiast jest to jakieś rozwiązanie. Dosyć często rodzice pytają, czy płacze dziecka nie są związane z nadwrażliwością bądź alergią na składniki pokarmowe. Należy założyć, że pokarmy z diety matki potrafią dać swoje alergeny do mleka matki, czy to pokarmy zawierające mleko, jaja, orzechy czy pszenicę, mogą wpływać na to, jak się dziecko czuje i jak się zachowuje. Stąd czasem matki obserwują, że po zjedzeniu konkretnych pokarmów ich dziecko zaczyna mieć problemy z brzuszkiem, czy robi więcej bączków, czy robi więcej kubek, czy te kubki się robią inne, lub po prostu boli brzuszek. Później należy też sprawdzać, testować dietę matki pod kątem alergenów. Kiedy podejrzewać, że dziecko ma nadwrażliwość pokarmową? Głównie wtedy, jeżeli dziecko dużo płacze i dużo ulewa, zwłaszcza w ciągu tak mniej więcej 60 minut od karmienia, lub jeżeli takim dominującym objawem jest też zaparcie lub biegunka. Często dzieci, które mają nadwrażliwość na białko mleka krowiego, mają zmiany skórne na buzi, na ciele, czasem pojawiają się wymioty czy jakieś nawet kaszel,
a w takim rzadszych przypadkach nawet pojawia się krew w stolcu, która no, rodziców zawsze, zawsze bardzo stresuje i bardzo często pamiętam, jak rodzice przynosili mi pieluszkę ze stolcem dziecka, w którym zawarte był właśnie krew do oceny oczywiście. Jeżeli rodzic zajął się dzieckiem i spróbował właśnie złagodzić jego głód, ból, zmęczenie, czy spróbował zaadresować się możliwe nadwrażliwości na alergeny pokarmowe i dziecko dalej mocno płacze, no to wtedy warto skontaktować się z lekarzem. Większość dzieci, które tak mocno płaczą, nie mają żadnych poważnych przyczyn medycznych tego płaczu. Natomiast od tego jest lekarz, żeby to ewentualnie rozstrzygnąć. Jak zdiagnozować kolkę niemowlęcą? W zasadzie ta diagnoza może być postawiona dopiero po tym, jak kolki miną. Można podejrzewać kolkę niemowlęcą w trakcie pierwszych 3 miesięcy życia dziecka, natomiast taką ostateczną decyzję odnośnie tego, że to były kolki niemowlęce, stawiamy dopiero wtedy, gdy dziecko już skończy te 3-4 miesiące i przestanie tak płakać. Rodzice, którzy chcieliby jakoś bardziej monitorować przebieg dolegliwości swojego dziecka, żeby spróbować znaleźć możliwą przyczynę, no to może używać właśnie takiego kajecika, w którym zapisuje główne dane odnośnie płaczu swojego dziecka. No i teraz, jakie dane warto wtedy zapisywać? Kiedy płacz się rozpoczyna i jak długo trwa jedna taka sesja płaczu? Czy płacz pojawia się od razu po jedzeniu, czy po jakiejś przerwie od jedzenia? Czy płacz rozpoczyna się o tej samej porze dnia, każdego dnia? Czy dziecko też płacze w innych porach dnia? Czy widzą rodzice jakieś przyczyny, coś co wywołuje te napady płaczu? Czy jest coś, co pomaga w ukojeniu tego płaczu? Okay. Jak brzmi płacz dziecka? Czy jest głośny, donośny, o wysokiej częstotliwości? W jaki sposób dziecko jest karmione? Czy je dużo, czy je mało? Czy chwyta brodawkę płytko, głęboko, czy zalewa się mlekiem? Czy z biegiem czasu płacz łagodnieje, pogarsza się, czy jest cały czas taki sam? Warto zalecić też rodzinie, aby w tym kajecie notowali także takie wewnętrzne przemyślenia odnośnie życia ze swoim dzieckiem, które ma kolkę. Zapisywać swoje uczucia, jak się czują, kiedy dziecko płacze, a dlatego, że życie z dzieckiem z kolką niewolęcą jest bardzo trudne, bardzo obciążające i to zmęczenie, które się kumuluje, jest olbrzymim ciężarem. Warto spojrzeć też na to, jak płacz kolkowy wpływa na całą rodzinę, na inne dzieci, na współmałżonka, a także warto tak się zastanowić i spisać możliwe powody, które rodzicowi się zdają, że mogą wywoływać ten płacz u dziecka. Dzięki tym informacjom lekarz wspólnie z rodzicem mogą usiąść, przeanalizować zapiski i omówić, co może być przyczyną tego płaczu. Jest też kilka faktów i mitów, jeżeli chodzi o kolki niemowlęce i w ogóle o płaczące niemowlęta. Przede wszystkim część osób mówi, że dziecko tym płaczem stara się manipulować rodzicem, wpływać na jego zachowanie. Jakkolwiek to jest możliwe u starszego dziecka, no to dziecko w wieku kolek niemowlęcych, czyli pierwsze 3 miesiące, no raczej nie jest w stanie podjąć tak przemyślanej decyzji, jak manipulacja rodzica płaczem. Co więcej, wiele źródeł mówi o tym, że no w zasadzie nie da się rozpuścić swojego dziecka przez trzymanie, przytulanie i noszenie go zbyt często. Spotkałem się często z takimi uwagami jako lekarz, przekazywanymi mi przez młodych ojców czy młode matki, że starsi członkowie rodziny wspominali, że no, żeby nie nosić dzieciątka tak często na rękach, bo się go rozpuści i potem będzie płakał jeszcze więcej. No więc no, nie znajduję to odzwierciedlenia w danych, które udało mi się znaleźć, więc moja rada też jako ojca jest taka, by te dzieciaczki nosić, trzymać, przytulać. Tyle, ile się da, tyle, ile ręce dadzą i tyle jest to możliwe, bo ten czas też bardzo szybko mija i maleństwo zaraz wyrośnie na tyle, że przytulać już wcale nie będzie tyle chciał. Chodzą pogłoski, że klejk ryżowy pomaga, jeżeli chodzi o bóle kolkowe. No więc nie. Dzieci w tym wieku, kiedy są kolki, czyli kiedy nie skończyły jeszcze tych 4-5 miesięcy, nie powinny dostawać innych pokarmów niż mleko modyfikowane lub mleko kobiece, no chyba, że lekarz wyraźnie zalecił inaczej. Natomiast żadne klejki tutaj nie rozwiążą tematu. Część dzieci może być wrażliwa na alergeny ryżu i to może jeszcze bardziej pogorszy dolegliwości. Wśród rodziców spotkałem się z takie listy magicznych preparatów, które powodują, że kolki mijają.
Są to na przykład takie różnego rodzaju niemieckie preparaty, niemieckie krople, po które rodzice, jako że nasza praktyka jest przy niemieckiej granicy, po które rodzice jeżdżą na niemiecką stronę, do niemieckich aptek. Są różne preparaty, które się sprowadza gdzieś z internetu. Natomiast z mojego punktu widzenia to jest tak. Jakkolwiek tych preparatów jest dużo, bo są preparaty laktazy, simetykon, czyli preparaty i na wzdęcia, i pomagające trawić mleko. Z mojego punktu widzenia to wszystko działa równie źle. To znaczy, no, efekt jest w zasadzie żaden. Czasem da się trafić u jakiegoś dziecka, że akurat no, u tego jednego na kilkanaście dzieci coś zadziała. I potem to jest powielane w internecie, na Facebooku czy gdziekolwiek, że akurat to jest ten magiczny środek, który jak się zapłaci w euro, to wyleczy tą kolkę. Niestety badania są, no niestety bezlitosne, żadne preparaty lecznicze nie pomagają w bólach kolkowych, bo bóle kolkowe są, że tak powiem, nie do leczenia. Jak wygląda strategia radzenia sobie z bólami kolkowymi? No bo już możemy sobie powiedzieć, że leczenia kolek to w zasadzie nie ma. Natomiast jak sobie poradzić z takimi dolegliwościami? Dolegliwości kulkowe potrafią być okrutnie obciążające dla całej rodziny. Dla matki, dla ojca, i dla najbliższych krewnych, dla domowników, też dla rodzeństwa dziecka. Dlatego, że to takie chroniczne niewyspanie w tak trudnym okresie jak okres połogu i okres wczesnoniemowlęcy bardzo wpływa na wszystkich wokół dziecka. Też trzeba pamiętać o rozwijającej się możliwej depresji poporodowej, która jest dosyć częstą, a już zwłaszcza niedocenianą dolegliwością, o której mało się mówi, dlatego że każda matka chce być tą taką wyjątkową matką Polką i nie dać po sobie poznać, że sobie może nie radzić. No więc jakie triki można zastosować, gdy dziecko rozwija płacze kolkowe i chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie? No więc pierwszy krok no to jest wymiana butelki lub zmiana cycka. No, albo inaczej go karmić na stojąco, a odbijać dzieciątko części. Można próbować także nosić więcej w ciągu dnia na rękach, w chuście czy w nosidle. Niepozbawione sensu jest też włożenie dziecka do nosidełka i położenie go w bezpiecznym miejscu niedaleko zmywarki, suszarki czy pralki lub innego źródła takiego hałasu. Tutaj ja osobiście przestrzegam przed używaniem suszarek do włosów, dlatego że to są urządzenia rozgrzewające się dosyć mocno, a nie chcielibyśmy, żeby takie urządzenia były w pobliżu dzieci. Ja też osobiście bardzo polecam zabranie dziecka na przejażdżkę dookoła miasta, choćby po to, żeby po prostu pojechać troszeczkę, zrobić kilka kółek, a nuż dziecko zaśnie i mamy problem z głowy. Przy okazji można zakupy zrobić. Podawanie dziecku smoczka też jest dobrym pomysłem. Tak samo jak masaż brzuszka. Tu masaże to są różne. Tutaj mamy, każdy ma jakiś swój sposób, a to z lewa na prawo, z prawa na lewo, góra w dół, czy z przygięciem nóżek, czy bez przygięcia nóżek. Grunt to, żeby to dziecko trochę pomasować. Można spróbować dziecko włożyć w rożek, czyli zawinąć tak delikatnie, żeby nóżki miały w miarę wolne, ale żeby rączki były otulone. Można też używać różnych aplikacji na smartfonach czy tabletach, które naśladują szum różnych urządzeń lub bicie serca, co też u części dzieci działa, u części nie. Można użyć także termoforu, tylko bardzo ważne jest to, żeby ta woda była ledwo ciepła, a to nie może być gorąca woda, która jest położona na dziecku, to absolutnie nie. Są też różnego rodzaju termofory z pestek wiśni czy inne takie wynalazki. No, to też jest dobre rozwiązanie, zakładając, że to jest po prostu ciepło, które dziecku robi przyjemność na brzuszku. U części dzieci pomaga też ciepła kąpiel. No i teraz, jeżeli wszystkie te działania nie udały się, to co można prowadzić dalej? No więc można zacząć, jeżeli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym, pełnym, można spróbować przejść na mleko hydrolizowane, czyli to tak zwane dla alergików. Są mleka hydrolizowane o różnych stopniach hydrolizy, czyli takie bardziej przetrawione, mniej przypominające mleko krowie. To u części dzieci łagodzi objawy, u większości dzieci nic nie robi. Jeżeli natomiast kobieta karmi piersią, warto, jeżeli już wszystkie metody są wyczerpane, spróbować modyfikacji diety matki karmiącej. Można zacząć od eliminacji mleka i pokarmów pochodnych, od eliminacji jajek, orzechów czy pszenicy. No i teraz jak to zrobić? Wybrać tą grupę, którą chcemy eliminować, usunąć zupełnie z diety matki karmiącej te pokarmy na jeden tydzień i ocenić, czy zachowanie dziecka się zmienia, czy dolegliwości ustępują. Jeżeli nie, no to wtedy wracamy do tej grupy pokarmów, usuwamy kolejną grupę pokarmów na kolejny tydzień i tak próbujemy.
No jeżeli się zachowanie dziecka poprawi, jeżeli dolegliwości się zmaleją, no to fajnie, trzymamy się tego przez kolejne kilka miesięcy. Natomiast jeżeli dolegliwości wcale nie zmaleją i tak szukamy, no to próbujemy różnych grup pokarmowych, aż w którymś momencie mija ten trzeci, czwarty miesiąc i dziecko przestaje. Natomiast czy te modyfikacje diety coś dały? No to głównie dają to, że rodzic ma poczucie, że coś robi, że stara się dziecku pomóc, a w tym czasie działa po prostu czas i kolka mija sama. Łatwiej jest znieść bóle kolkowe, jeżeli rodzic ma poczucie, że coś robi, że z czymś walczy, że stara się dziecku pomóc. Jeżeli wszystko zawiedzie, rodzic nie powinien się krępować z tym, żeby zrobić sobie po prostu przerwę. Grunt to to, żeby ułożyć dziecko w miejscu, w którym będzie bezpieczne. Grunt to to, żeby upewnić się, że żadna zabawka, kocyk czy jakiekolwiek sznurki nie zaszkodzą dziecku. Także to dzieciątko można właśnie tam położyć, spokojnie zamknąć drzwi, założyć słuchawki i postarać się w ciągu tej przerwy odzyskać równowagę życiową, zadzwonić do krewnego, zadzwonić do przyjaciół, włączyć film. Ja wiem, że to tak brzmi tak trochę drastycznie, natomiast rodzic ma prawo do przerwy. Rodzic ma prawo do przerwy, to mówię jako ojciec trójki dzieci, tu przerabialiśmy te kolki z każdym. Nie ma, tutaj myślę, że można spokojnie powiedzieć rodzicom, żeby nie martwili się tym, że jeżeli dziecko jest w bezpiecznym miejscu, to, jak to mówił mój serdeczny przyjaciel, jeżeli ma i tak płakać, to lepiej, żeby płakało tam niż tu. Oczywiście trzeba też sprawdzać, czy z dzieckiem wszystko jest w porządku, odwiedzać go raz na jakiś czas, ale naprawdę założenie słuchawek, żeby przetrwać te kolki, to nie jest oznaka tego, że ktoś jest złym rodzicem. Natomiast no na pewno potrząsanie dzieckiem albo, nie wiem, tłumienie mu buzi albo cokolwiek nie powstrzyma płaczu, więc lepiej odpocząć niż dać się ponieść nerwom. Często z rodzicami rozmawiam o różnego rodzaju, może nie tyle gadżetach, co urządzeniach, które mają za zadanie pomóc z kolkami, głównie w ten sposób, że zmniejszają ilość powietrza, które dziecko połyka podczas jedzenia. Główną taką interwencją, której byśmy chcieli, to to, że no karmimy dziecko w miarę tak pionowo, żeby nie jadło po prostu leżąc sobie nóżkami do góry, bo wtedy nałyka się powietrza. Są różnego rodzaju smoczki, właśnie takie smoczki na kolki. Wtedy też trzeba dużo odbijać dzieciątko, żeby sobie odbeknęło. To wtedy u części dzieci zmniejszy ilość połykanego powietrza i zmniejszy też objawy kolki. Czasem rodzice pytają o to, czy warto zmieniać mleko modyfikowane na sojowe, żeby ulżyć dziecku. No więc nie udało mi się znaleźć przekonujących danych, także tutaj warto chyba nad tematem za każdym razem się indywidualnie pochylić. Czasem dzieci po prostu nie lubią konkretnego mleka modyfikowanego i to powoduje ich dyskomfort. Warto wtedy też spróbować po prostu innego mleka, innej firmy. W zakresie mlek pełnych to tych firm jest dosyć dużo i tak dać dziecku na tydzień, pokarmić, spróbować. Jeżeli nie działa, no to kolejne, być może coś się znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o czasem podnoszony temat, czy jak dziecko jest na piersi, to czy warto dziecko przestawić na mleko sojowe, żeby ulżyć mu w kolkach? No, badania nie znalazły potwierdzenia do tego, by zaprzestanie karmienia piersią i rozpoczęcie mleka modyfikowanego pomagało na kolki niemowlęce. Co więcej, mleko kobiece ma pewne przewagi, które nie występują wtedy, kiedy karmi się dziecko mlekiem modyfikowanym. Stąd, jeżeli to tylko możliwe, zalecam karmienie dziecka piersią do końca 6 miesiąca wyłącznie. Często z rodzicami rozmawiam na temat stosowania probiotyków u dzieci z napadami kolek. Probiotyki głównie w kroplach rodzice kupują sami w aptekach, często za radą farmaceuty w aptece. Idea jest taka, że kolki wywołują zaburzenia w ilości dobrych i złych bakterii i podawanie kropli z bakteriami kwasu mlekowego może pomagać w zakresie kolek. Są pewne dane, które wskazują, że konkretnie Lactobacillus reuteri może dawać pewną ulgę u dzieci z kolką. Natomiast to są dosyć takie niepewne dane. Nie są to żadne takie twarde dane, na których warto się mocno opierać. Jak już wszystko zawiedzie, można spróbować tych probiotyków, ale przede wszystkim zawsze podawanie probiotyku powinno być poprzedzone rozmową z lekarzem. Jest też wiele różnych naparów ziół, które tradycyjnie są stosowane
w leczeniu kolki niemowlęcej. Ja osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest tradycyjnie stosowane w jakiejś dolegliwości, no to bywa taka fajna tradycja, natomiast proszę pamiętać, że jako lekarze jesteśmy zobowiązani do tego, by przestrzegać na nie tradycji, tylko aktualnej wiedzy medycznej. Stąd po przejrzeniu pewnych badań można znaleźć informację, że pewne mieszanki ziół mogą dać ulgę, jeżeli chodzi o dolegliwości kolkowe z różnych herbatek. Chociaż ja osobiście zalecam, żeby nie podawać dzieciom żadnych herbatek, żadnej homeopatii, żadnych ziółek, dlatego że to nie pomoże. A jednak, jako że nie są to leki, które są ściśle nadzorowane, może zawierać szkodliwe substancje. Stąd zalecam rodzicom, żeby wystrzegać się wszelkich herbatek, wszelkich ziółek, wszelkich homeopatii, a to już w ogóle nigdy żadna homeopatia, ale żeby wystrzegać się wszelkich takich dodatków poza mlekiem kobiecym, poza mlekiem modyfikowanym w pierwszych 6 miesiącach u dziecka. Kiedy rodzice powinni się skontaktować z lekarzem u dziecka, który ma napad kolkowy? No więc pilna konsultacja z lekarzem powinna być wtedy, jeżeli dziecko bardzo, bardzo mocno płacze jednym ciągiem przez więcej niż 2 godziny. Bóle kolkowe to są takie, że bywa łagodnieje, nasila się i tak dalej. Natomiast płacz, który trwa ciągiem bite 2 godziny i więcej, wymagałby już weryfikacji z lekarzem. Warto pomyśleć też o pilnej konsultacji z lekarzem, jeżeli podejrzewamy, że płacz dziecka może być objawem jakiegoś zranienia lub upadku, jeżeli dziecko na przykład sturla się z łóżeczka i spadnie na podłogę i taki płacz się rozpoczyna, wtedy też należy skonsultować się z lekarzem. Natomiast głównym objawem, który powoduje, że należy się pilnie skontaktować z lekarzem u takiego płaczącego dziecka, jest gorączka. Jeżeli rodzice zmierzą dziecka temperaturę doodbytniczą i stwierdzą, że temperatura przekracza 38 stopni, no to takie płaczące dziecko należy pilnie zawieźć do lekarza na badanie. Zwłaszcza jeżeli takie dzieciątko odmawia jedzenia, nie chce pić, wymiotuje, przestało oddawać mocz, albo ma jakieś krwawe stolce, albo ogólnie zrobiło się jakieś takie śnięte, szare, przelewające, czy takie niereagujące. Wtedy pakujemy dziecko w auto, jedziemy do lekarza. Kiedy natomiast myślimy o planowej konsultacji z lekarzem, no wtedy jeżeli chcemy omówić ten nasz kajecik danych o dziecku, wtedy kiedy dziecko ma dolegliwości kolkowe, a skończyło już 4 miesiące, no i też wtedy, kiedy dziecko nie przybiera prawidłowo na masie. Dzieci w pierwszych 6 miesiącach są oceniane, jeżeli chodzi o przyrost masy i długości ciała, podczas patronaży noworodkowych i bilansów zdrowego dziecka w 2, 4, 6 miesiącu. Stąd jest to na tyle częste, że raczej się to nie zdarza, żeby dziecko nie przybierało na masie, a jednocześnie lekarz tego nie zauważył. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice zauważą, że dziecko nie przybiera na masie pomiędzy bilansami i jednocześnie właśnie często płacze, no to należy się skontaktować planowo z lekarzem. Jakie są powikłania długofalowe kolek? Były badania, które oceniały, czy dzieci z dolegliwościami kolkowymi mają częściej astmę, czy zaburzenia snu, czy mają jakiekolwiek dalekosiężne skutki takich napadów kolek i absolutnie nic nie znaleziono. Poza tym, że dziecko z napadami kolkowymi, zwłaszcza takimi intensywnymi i bardzo dokuczliwymi, potrafi włożyć kij w szprychy, jeżeli chodzi o relacje rodzinne, o relacje między małżonkami, o relacje z rodzeństwem, a także z bliższą rodziną. Stąd rolą lekarza w przypadku dziecka z dokuczliwymi kolkami jest zwracanie uwagi na to, jak domownicy radzą sobie w tej sytuacji, kiedy ich maleństwo ma kolki. Czy u matki nie rozwija się depresja poporodowa, czy relacje między ojcem a matką dziecka nie ulega pogorszeniu i czy rodzeństwo nie doznaje jakiejś szkody, której można byłoby zaradzić. I to wszystko, jeżeli chodzi o dolegliwości kolkowe. Jest to temat obszerny, bardzo, bardzo częsty, no i co tu dużo mówić, nurtujący każdego, dlatego że tak wiele dzieci ma właśnie dolegliwości kolkowe. Także, drodzy lekarze, spotkacie się z dzieciaczkami z kolkami
Wiele, wiele razy. W zasadzie każde dziecko ma takie epizody, krótsze, dłuższe. Natomiast to, co jest najgorsze, to jak jest jakieś dzieciątko, które w ogóle nie płacze, w ogóle nie ma kolek i tylko sobie śpi i tylko sobie odpoczywa i można z nim pójść do fryzjera. To wtedy moja rada jest taka, żeby rodzic takiego dziecka nie mówił o tym nikomu. Niech po prostu mówi wszystkim znajomym, że dziecko płacze, że ma kolki. Dlaczego? Bo no, standard jest taki, że te dzieci płaczą. Więc no najgorzej, jak się właśnie tak przeżywa te kolki swojego dzieciątka, się nie śpi już któryś miesiąc i w ogóle się, że tak powiem, cierpi na ogólne dolegliwości egzystencjonalne i ma się jakiegoś kolegę, koleżankę, które mają takie maleństwo, z którym można wszystko zrobić, pójść do fryzjera, pójść do kina, wręcz jest cichutko. Także ja zawsze zalecam, że jeżeli ktoś ma takie spokojne dziecko, no niech to zachowa dla siebie. Dzięki za wysłuchanie mojego podcastu i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj mi znać na Facebooku, na prywatnej wiadomości na przykład, albo mailowo na mój adres jacek.bujko@gmail.com. Moje nazwisko to B-U-J-K-O, otwarte, Bujko. Będę też bardzo wdzięczny za opinię na moim fanpage'u. Fanpage to Jak pracować w POZ. Jeżeli z kolei interesują Cię interaktywne webinary w tematyce medycznej bądź kursy online, też w zakresie medycyny, to odwiedź moje strony kursy.jakpracowaćwpoz.pl oraz jakpracowaćwpoz.clickmeeting.pl. Na koniec chciałbym Cię też prosić o przysługę. Jeżeli możesz wesprzeć bądź upowszechnić zbiórkę na leczenie naszego syna Poltka, będę niezmiernie wdzięczny. Czeka nas długa walka z białaczką i zebrane środki pomogą bardzo naszej rodzinie. Także odwiedź nas na www.pomagam.pl/Polduś, bez polskich znaków. Albo wyszukaj na Facebooku Ekipa Poldzika. To też jest profil, który prowadzimy. Zapraszam. Dzięki śliczne za wszystko i do usłyszenia.